To pierwsza taka rozmowa przedstawicieli władz polskich z nową administracją amerykańską. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan rozmawiał wczoraj wieczorem z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem oraz sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Krzysztofem Szczerskim. O treści rozmowy przedstawicieli władz Polski i USA poinformowano na stronie internetowej Białego Domu. Pan Sullivan podkreślił zainteresowanie administracji Bidena wzmocnieniem stosunków dwustronnych, wyrażając wdzięczność za ścisłą współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach obronnych i jej wysiłki na rzecz promowania bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej. Omówiono także współpracę przy takich wyzwaniach, jak walka z pandemią COVID-19, poprawa światowej gospodarki. Czy zmiany klimatyczne. Pojawił się też temat Chin i Rosji. Z rozmów zadowolony jest szef biura bezpieczeństwa narodowego Paweł Soloch. Jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, mamy do czynienia z pełną kontynuacją tego, co Polska i Stany Zjednoczone do tej pory wykonywały. Rozmowa Pawła Solocha i Jacka Saliwana otwiera perspektywy bezpośredniego kontaktu między prezydentami obu krajów. Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po wygranej Joe Bidena pojawiły się opinie, że relacje polsko-amerykańskie ulegną wręcz zamrożeniu. Okazało się nieprawdą, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego Radosław Tyślewicz. Nasza pozycja i geograficzne umiejscowienie w Europie powoduje, że jesteśmy kluczowym partnerem w Europie Środkowej do realizacji amerykańskich planów globalnych, w tym zachowania amerykańskich wpływów w Europie. Współpraca polsko-amerykańska będzie dotyczyć dalszego rozwoju projektu Trójmorza. Podkreśla Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Tylkość może daje nam pewność, że nie będzie zagrażającego bezpieczeństwu Polski, ale i całej Europy sojuszu rosyjsko-niemieckiego. Nie zapowiada się na zmiany dotyczące naszych zakupów zbrojeniowych w USA. Otwarte natomiast pozostaje pytanie, jak dalej będzie się kształtowała współpraca energetyczna. Od Amerykanów kupujemy gaz z łupków. Wiele wskazuje na to, że to właśnie za oceanem kupimy technologię do elektrowni atomowych. A w tym obszarze zmienia się polityka Białego Domu, zauważa politolog Jarosław Komorniczak. Pojawiają się oczywiście nowe tematy związane ze zmianą polityczną w Waszyngtonie. Tu mam na myśli przede wszystkim politykę klimatyczną, politykę związaną z ochroną środowiska. W ramach tej polityki Joe Biden wstrzymał budowę rurociągu transportującego ropę z Kanady do USA oraz zarządził wstrzymanie dzierżaw terenów federalnych pod wydobycie ropy.